W dzisiejszym odcinku Bluesów razem z Admirosem. Siema, Admiros. Cześć, dzień dobry. Wrócimy troszkę, Admiros, do korzeni. Po pierwsze, nie będziemy ze sobą rywalizowali. Jest to jedna z cięższych map. Tutaj jest na chyba hardzie albo na tym ekspercie. Nie, mapa nie wygląda, żeby była jakaś ciężka. Ale dzisiaj współpracujemy ze sobą, Admiros. To jest... Dawno nie było takiego odcinka, gdzie nie rywalizowaliśmy ze sobą, tylko po prostu współpracowaliśmy. Więc ja gram pod Benjamina, gram pod Banki, gram pod Kaskę i ty będziesz musiał po prostu pewnie zatroszyć ci o całą obronę. Jak ci się podoba taki pomysł? Brzmi fajnie. Okay. Ja też mam fajny pomysł. Widzowie mogą zarywalizować. Kto pierwszy zostawi łapkę w górę szybko, w tym szybko. Pierwszy. Ja byłem pierwszy. Ja mogę sobie zostawić pierwszą łapkę w górę, zanim opublikuję ten film. Także no, sorry, widzowie, przegraliście, ale możecie wziąć udział w giveawayu na Kinguinie i skorzystać z promocji właśnie z kolem Flotar. 5% wszystkie gry są taniej. I co, rozpoczynam to. Linka macie w opisie i zapraszam także na kanał Admiroska. O, już Saudę postawiłeś. No, to okay, tak. Okay. Nie ma jak żadnych limitów, po prostu zwykła rozgrywka. No, tak. Zwykła rozgrywka. Chcę inaczej. Chciałbym, żebyśmy przeszli jakiś na przykład trudniejszy challenge. Jakieś chimpsy, albo impopable, albo half cash. Coś takiego trudniejszego, ale musimy znowu złapać tą nić porozumienia, a nie nić przeszkadzania sobie. A nie... Dobra. No właśnie. Bo mówię, dawno nie było tak, że na przykład mówiłem, o, Admiros, daj mi troszkę kaski. I ty mi dawałeś kaskę. Rozumiem, zawsze była taka... mi troszkę kaski? Tak, nie. Chciałbyś rywalizację. No. Nie ma. No, więc mówię, to jest takie dziwne. Ja sobie postawię Benjamina i pewnie za chwilę będę dawał ci tą kasę, jeżeli będziesz na coś tam potrzebował. Nie wiem, czy w sumie pod jakie farmy grać. No, co bym chciał tutaj zrobić. No. Masz wiesz? Jakiś plan, pod co zagrać? Czy... Nie, jeden balon się przecisnął. O, dobrze, już zaczyna się. Właśnie, czekaj, bo chcę coś postawić, ale totalnie nie wiem co. Co będzie? Dobra, to będzie dobre. Czekaj. Dobre, bomb shooter. Bomb shooter, no. To jest spoko. Dobra, ja wezmę sobie może. Ja bym sprzedał najchętniej tą moją małpkę i tobie dawał kasę. Ale postawię farmę, chociaż jedną, żeby już coś tam zarabiała. Albo wiem, pójdę teraz, też zrobię inną kompletnie ekonomię w tym odcinku. Pójdę pod druidów. Ekonomia z druidów. Okej. Okay. Nie będę stawiał farm, tylko będę farmił kasy z druidów. Dobra, to jest mój plan na teraz. Także... Brzmi jak plan. No, brzmi jak bardzo dobry plan. Także cyk, pierwszy druidzik. Ja od razu zaczynam to robić. Nie wiem, może to być tragiczna taktyka, która się kompletnie nie powiedzie, ale może to być nowy sposób na zarabianie kaski. Trzeba testować tutaj rzeczy. I ja sobie jednego druida postawię na kasę i już kolejną kasę postaram ci się oddawać, żebyś tam też coś kupił. Okay, ja mam 1000. Pewną taktykę, no, jaką? Fajną, postawię wioskę. Okej, okay, to jest, no. W sumie to jest normalna rzecz, no tak, to jest normalna rzecz, tak się zastanawiałem. No. Ja już dawno nie graliśmy, mówię, taki zwykły tryb, że... Zwykły, że wiesz, nie jakieś losowe małpki, nie jakieś dziwne tryby wymyślane na bieżąco, bo się okazuje, że mod nie działa, tylko normalna rozgrywka, nie? To jest, tylko, że na customowej mapce, to jest jedyna jakaś tam zmiana. Dobra, 5000 kosztuje Jungle Bounty, kurde, dużo dość. Weźmy to i to. A, że coś kupiłeś? Okej. Okay. Ulepszenie. Tego. Ja ci dam 2000, Admiros. O, żebyś... kaska. Kaska, tak, zaczynamy. Dzięki. No, proszę bardzo, masz troszkę kaski, ale no będę chciał teraz sobie postawić tego druida, tylko żeby nie było, że wiesz, że nie daję ci kasy, a miałem grać pod farmienie. O, ty, mamy rzeczywiście wioskę już, nawet nie zauważyłem, kiedy ona się postawiła. Postawiłem. A, okej, okay. no to git. W ogóle ten druid, powiem ci, że on jest OP, OP, bo on te pnącza z dwóch stron daje i te balony niszczy. Mój druid ma na przykład już 2000 zbitych balonów. Dla porównania, no troszkę masz mniej, co by nie mówić. No, ale spoko, spoko, jest naprawdę git. Ale nie ma rywalizacji przecież. Nie ma, oczywiście, że nie ma. Możesz kupić też wykrywanie camo i jungle drumsy zaraz. No tak, właśnie czekałem na to, aż się kaskę uzbiera. Okej, no i super. To, kurde, jakie to jest miłe, jak w końcu możemy, wiesz, o tutaj, Admiros, powinieneś to kupić, a ty mówisz, no pewnie, mogę to kupić. Podejrzane. Podejrzane, trzeba będzie za niedługo znowu. Losowe małpki i dostajesz jakieś gówno i przegrywamy i trzeba wydać dolary. A właśnie, za niedługo nowy bohater wchodzi do Bluesów. O! No, ale taki nowy bohater, nie żadna tam skórka. Więc, no na pewno trzeba będzie pozbierać troszkę dolarów. Kupiłem nowego bohatera za 50 złotych.
Bloons TD Battles 6. I tak, nie, no ja za dolarki go sobie kupię, za te, wiesz, no growe. No, tylko muszę muszę ogarnąć taką taktykę i poprzechodzić jakieś mapy, których jeszcze nie przechodziłem, na przykład na Easy, Medium, bo tam się najłatwiej kasę zarabia na czymś takim. Więc jest całkiem, całkiem spoko. Dobra, mam... Content na streamki. No, w sumie taki content na streamki, ale to będę pewnie sam sobie grał, żeby to przyspieszyć, bo pewnie będę grał na tym, na tej prędkości na przykład razy 10. Jest taki modzik, który przyspiesza dość mocno grę. Wow. No i to nie ukrywam, że dość mocno pomaga. Dobra, mam pierwszego druida od Banany. Więc, łatwo. Na razie jest mega łatwo. Ja się spodziewałem, za tą mapę jest dość dużo dolarów, tylko nie wiem, czy na multi to też będzie tak działało. I zastanawiam się, czemu nam tak dobrze idzie na razie. No bo ja stawiam jednostki, Lothar, to ja tutaj zarządzam. Tak. Właśnie, to tak, o! Aha, nie. Dobra, to niezła podpucha. Admiros. Już, spokojnie. Potrzebujemy małego wzmocnienia. Już wzmacniam tutaj jednostkę. Specjalnie tak zapytałeś, żeby wiedziałeś, że to się przeciśnie. Może jakiś snajper? I wiedziałeś, że ja powiem, że dobrze nam idzie. Nie będę stawiał snajperów. Okej, dobra. Ja, wiesz, snajperzy to są słabi. Dobra, to była tylko taka propozycja, spokojnie. Ale zawsze było fajne i mocne. Dobrze, że mamy tego, Benjamina pod regenerowanie HP. Nie, bo z tymi ustawieniami, które mamy, no to mobów nie będziemy mogli tak szybko niszczyć. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tak? No. Stawiam więcej tych, bomb shooterów. A, okej, okay, no tak, bomb shootery. No, też są spoko. Ja bym postawił małpkę klejącą też, ale miałem iść pod, powiedzmy, pod jedną taktykę, więc no nie będę jej stawiał jednak. Spokojnie, ja zaraz postawię małpkę, która będzie spowalniała tutaj wszystko. O, no i bardzo dobrze. Ty, w ogóle druid, ile on bije? Co jest? Generuje kasę i zadaje dużo obrażeń. Porąbana małpeczka. Która małpeczka cofała balony latająca helikopter? Górne drzewko. Dobra. Tak, czekaj, górne drzewko. Nie, środkowe. Downdraft. Dwa górne i później trzy środkowe. Dobra, tak tylko też że... zrobimy. No, to jest właśnie, to jest to ulepszenie. Dobra, to ja postawię jakiegoś kolejnego druida. Dobra, i okej, downdraft. No, dobra, muszę kolejnych bananów użyć, bo zapomniałem o tym. Nie wiem, czy trzech druidów wystarczy, czy jeszcze farmić więcej. Mam troszkę dylemat, bo wiesz, miałem tobie dawać kaskę. No, także od teraz chyba, okej. Okay. Co ty? Już się nic nie przeciśnie. Mówisz, że się nic kompletnie nie przeciśnie, no zobaczymy. Nie ma szans. Czy rzeczywiście tak będzie. Okej, okay, ale jeszcze tak na wszelki wypadek taką małpkę, która zawsze ratuje mi tyłek, postawię. Mhm, dobra, co to będzie za małpka? Zawsze jakby ona dobrze robi. To jest dobra małpka. Jaki to jest opetyn druid, 16 tysięcy balonów ma. Tyk. Ej, to jest moja chyba nowa ulubiona małpka. Generuje kasę i zadaje mnóstwo obrażeń zwykłym balonom. I jeszcze pod pierwsze ulepszenie niszczy każdy typ balonów. Dobra. Czekaj, bo już mam tego czwarty poziom nekromanty. Może wiesz, na piąty nie, nawet. Nie wiem, czy to się nie zbugowało coś? Wydawało mi się, że kliknąłem dwa razy. Jest, 2-4 mam. No, ja ci dałem troszkę kaski przed chwilą. Dobra. Troszkę dostałeś mały zastrzyk tutaj gotowy. Także spokojnie. Dobra, 4000. A wiesz co, postawię jeszcze jednego. Jeszcze jednego druida. Czemu nie? Przyda się. Bo oni i tak dużo biją. Zastanawiam się, czy tymi druidami nie będę miał na przykład więcej balonów zbitych niż ty. Przepraszam, bo współpracujemy. No to jest współpraca, no ale o co tak, chodzi? No właśnie, widzisz, to jest współpraca, a jednocześnie mam w głowie, ty, ciekawe, czy więcej balonów zbiję. Co to robi? No, to jest bardzo, bardzo niefajne, niefajne myślenie. Dobra, wezmę sobie to i powoli sobie coś tam bije. W ogóle nawet teraz nie widzę tych balonów, żeby jakieś tam się pojawiały. No, bo jesteśmy tak dobrzy, że po prostu nic się już nie przeciska. No to już osiągnęliśmy, widzowie, ten poziom, maksymalny poziom umiejętności. Dlatego przez większość odcinków musimy wydawać dolary, bo giniemy na jakichś losowych rundach. Właśnie dlatego. Dobra. Najczęściej wydajemy te dolary na tych modach. No, bo tam, wiesz, często gramy te takie nieprzewidywalne, nie, rzeczy. No to tam jest, to tam jest mały problem, że tak powiem. Mam zwykłą małpkę, która w ogóle nie jest lepsza. Nie będę ją ulepszał. No ja nawet swoją sprzedam, powiem ci. Nie potrzebuję jej. I chcę jeszcze to. Nie, w sumie dużo kasy nie ma z tych druidów. Oj, 63. O, właśnie, dobra runka. No. Wiesz co, ja ci dam kolejne 2000 kaski, proszę bardzo. Pięknie, kaska. Coś ci tam daje jednak.
Tak, Askas. Don't get smoking, bla bla, by one rankash. Per pop from affected blooms is double. O, to by się przydało, 8 tysięcy. Żebym sobie kupił umiejętność na tym. Na bohaterze 10 tysięcy, na co ty zbierasz teraz? Ja? No. Na super nekromanty za 25 tysięcy. No to czekaj, to muszę ciebie wspomóc. Kaskę. Zróbmy tak, że ja będę cię raz kaską wspierał i zobaczymy, jaką ty zrobisz super strategię. Dobra, no możemy to zrobić w kolejnym odcinku. Taki odcinek zrobić, pamiętam. No. Właśnie, bo do tej pory chyba były taktyki, że ja zawsze ciebie wspomagałem, tak. Nie? Tymi farmami. No bo to jest zabawne, bo ja dokładnie nie umiem w tą grę. Nie, no wiesz, no budujesz rzeczy i wysyłasz kasę. Nie, o, 120 poziom właśnie wbiłem w bluesach. Ludzie często mnie pytają, który mam poziom, no to 120. Bo ja troszkę już gram w tą grę, więc... Tam... Ja mam 88. No a teraz wolno ten poziom. I później od jakiegoś poziomu są też paragony, że tam bardzo wolno ci poziom leci. Ale też nie wiem dokładnie o co z tym chodzi. Dobra, Admiros, kolejne 4000 kaski, proszę bardzo. Prawie chwilę... 25 będę miał. No, zaraz powinno już być na tego nekromanty. Zobaczymy, czy on tak mocno zmieni tutaj całą tą... Zmieni, on zawsze bardzo dobrze bije. Ej, ta mapa niby była trudna. No nie wiem, co w niej trudnego. No właśnie, też się zastanawiam, co było w niej ciężkiego. Jak zobaczyłem, że jest jedna ścieżka taka w miarę prosta, to już wiedziałem, że to będzie łatwe. No to jest dziwne, mówię, wezmę taką trudniejszą mapę. Nie, to weźmiemy z ostatniego, następnym razem, jak będziemy grali i wtedy ja będę już robił taktykę, a ty będziesz grał pod farmy, to zrobimy tak, że weźmiemy też jakąś taką cięższą, o wiele cięższą mapę, na której no, trzeba będzie pewnie przygotować dolary. To nie jest customowa. To jest customowa. No właśnie tak... A to... Tekstury ma niskiej jakości, tak? No widzę właśnie. No tak łatwo można rozpoznać, no, że to jest customowa mapka. A nie boisz się, mapka. Że ona się skurczy nam, jako kiedyś? Nie, bo nie mamy nic takiego, co by... I gdybym kliknął na przykład restart, escape i restart, a nawet nie ma tego, to wtedy by się skurczyła ta mapa, albo gdyby była jakaś losowa małpka, to wtedy by nam się skurczyła. A jeżeli gramy tylko na tym modzie, no to nie, to raczej nie ma takiej możliwości, żeby się coś takiego stało. Dobra, masz kolejne 4000, proszę bardzo. Łatwo. 42 tysiące ten druid ma, porąbany, a jeszcze dam mu, jeszcze go ulepszę. Nie wiem, co lepszy za bardzo, powiem ci szczerze. A no wiesz, 5 rund do końca, możesz, nie wiem, postawić jakiegoś alchemika, alchemik zawsze jest spoko. O, zapomniałem o alchemiku. Ja teraz też kompletnie zapomniałem o alchemiku, tak patrzę, jakie są małpki, tak o, alchemik. Zapomniałem. Chciał, żeby on był też w zasięgu no w sumie, nie musi być. No, może sprzedać małpkę. 3 podgórne. Okej, 4 podgórne. Czekaj, 3 podgórne, 4 podgórne. No. I jak to szło? Poczekaj, upgrades. No zobacz sobie, to są dwie szkoły ulepszania. Ja nie wiem, która jest lepsza. To... Throwing faster brzmi fajnie. No właśnie, ja zawsze ulepszam faster throwing, ale czasami są osoby, które mówią, że nie, że środkowe lepsze, bo wzmacnia właśnie ten, tą potkę. I nawet tu jest napisane, pokazuje. Also, coś tam było, no, więc zależy, co tam, co tam chcesz. Nie doczytałem tego nigdy, faktycznie te drugie środkowe zwiększa potkę. Ale to ja widziałem, pamiętam kiedyś filmik na YouTubie, tylko w niego nie kliknąłem nigdy, że jest rzeczy, które robisz w bluesach źle. I jest właśnie to ulepszenie i że się to ulepsza, właśnie to podśrodkowe, to drugie. Nie wiem dlaczego. 90 level. O, gratulacje, 90. Dzięki. No, także już ostatnia prosta do tego. O 17 tysięcy, Admiros, masz, musisz coś postawić jeszcze. 20 tysięcy. Ty, ale granie pod druidy jest... druidów jest bardzo przyjemne. Kaskę sobie generuje. Piękna sprawa. Dobra, jeszcze sobie to kupię. Żeby tak jeszcze... na wszelki wypadek zrobiłem nam super zabezpieczenie w postaci Spike Factory. Spike Factory. Wiesz, tak jest z dwójeczki. Ty, gratuluję. Widzi pop count. Co jest? To ale zobacz, mój ten nekromanta cię wyprzedził ostatecznie. No tak, ostatecznie mnie wyprzedził, ale druid to jest moja nowa ulubiona małpka. Naprawdę, generuje kasę, zadaje dużo obrażeń i jest w sumie tania do zrobienia, bo nie trzeba nawet ulepszać ją na czwarty tier, żeby biła dużo. Także co, w kolejnym widzowie odcinku robimy trudną mapę, zmieniamy taktykę, tym razem Admiros będzie generował mi kasę i zobaczymy, jak nam wtedy pójdzie.